Z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirty More. Dzisiaj w końcu powiem Wam jak ustawić amortyzację w rowerze zawieszonym. Bardzo często pytacie mnie o to, jak ustawić zawieszenie, ile potrzeba ciśnienia, ile tokenów sadzić, ile kliknięć kompresji, ile kliknięć odbicia. Janek, czy możesz wsiąść na mój rower, sprawdzić, czy mam dobrze ustawione zawieszenie? Niestety na te pytania w większości nie ma prostej odpowiedzi, ponieważ ustawienie zawieszenia to rzecz bardzo indywidualna. Zależy zarówno od tego, co jeździmy, jakie, jakie mamy preferencje, jakie mamy zawieszenie, jaką mamy geometrię roweru, jaki mamy wzrost. To wszystko się składa na to, jak powinniśmy mieć ustawione zawieszenie. Dzisiaj chciałbym przygotować taki odcinek, gdzie postaram się w skrócie powiedzieć, jak przygotować taką bazę, bazę dobrego ustawienia zawieszenia, od której dalej możecie indywidualnie ustawiać według własnej preferencji. Bardziej twardo, bardziej miękko, szybciej, wolniej. Rzeczy, o których będę mówił, dotyczą tak samo rowerów cross-country, dirtowych, freeride'owych, enduro, trail. W zasadzie każde zawieszenie ma działać w miarę podobnie, ale być dostosowane oczywiście do warunków jazdy, jakie preferujemy. Jak wiecie, ostatnio jeżdżę na Bluebirdzie Evo, mamy tutaj dosyć proste zawieszenie X-Fusiona i na przykładzie tego zawieszenia pokażę Wam właśnie, jak zacząć ustawianie zawieszenia prawidłowo pod swoją wagę, bo dzisiaj skupimy się na ustawieniu zawieszenia pod własną wagę, bez względu na to, czy to będzie bardziej zaawansowane, czy mniej zaawansowane zawieszenie. Oczywiście będziemy mówili o zawieszeniu powietrznym, jeżeli mamy sprężynę to nie zmienimy za bardzo jej twardości, musimy po prostu wymienić sprężynę. Oczywiście możemy regulować ugięcie wstępne, ale to nie jest zmiana twardości sprężyny tylko samego ugięcia wstępnego. Pierwszą rzeczą, od której zaczynamy ustawienie zawieszenia, to twardość zawieszenia. Twardość zawieszenia staramy się wyregulować pod sag. Sag z polskiego zwis nie będziemy jednak mówić o zwisie, będziemy mówili o sagu. To ustawienie, jak bardzo ugina się zawieszenie w momencie, kiedy już stajemy na rowerze. Kiedy stajemy na rowerze w pozycji ataku, to już zawieszenie powinno być w pewnym stopniu ugięte. I to ugięcie to właśnie jest ten sag. W zależności od tego, jaką jeździmy dyscyplinę, cross country, trail, enduro, downhill, freeride, ta wartość sagu będzie troszeczkę inna. Jest to wartość podawana w procentach, jak bardzo zawieszenie ugina się w momencie, kiedy stajemy na rowerze. I teraz tak, w przypadku cross country będzie to 5, 10, 15%, w przypadku DERTu będzie 5, 10%, w przypadku trailu to będzie 15, 25%, w przypadku enduro będzie to 20, 30, 35%, w przypadku downhillu będzie to około 35, a nawet 45%. Bluebird jest ramą trailową o 140 mm skoku z przodu i z tyłu i tutaj będę chciał uzyskać zawieszenie z sagiem 25%. Dla mnie w takim rowerze to jest dobre ustawienie po to, żeby zarówno pojeździć troszkę cięższym terenie, jak i pojeździć bardziej po bike parkowych trasach. A tak się składa, że w najbliższym czasie jadę do Szczyrku, tam będę jeździł pewnie głównie po trasie flowowej, więc takie 25% będzie dla mnie takim idealnym ustawieniem. Zanim zaczniemy cokolwiek pompować i ustawiać twardość, najważniejsze jest to, żebyśmy zaczęli od. Odkręcenia wszystkich kompresji, wszystkich blokad, kompresji, ale też odbicia, ponieważ wszelkie przykręcone tłumienia będą powodowały zaburzenia naszego pomiaru, ponieważ każda kompresja czy odbicie powoduje opór oleju, a to powoduje, że nie będziemy mogli idealnie dopasować twardości zawieszenia. Czyli w przypadku tego roweru odkręcam kompresję. Odkręcam rebound, czyli odbicie, w większości amortyzatorów niebieskie pokrętło to jest kompresja, czerwone to jest odbicie. W Manitu jest wszystko na odwrót, oni nawet mają podkowe na odwrót, więc też kolory mają na odwrót. Tu mam X-Fusiona, czyli po prostu odkręcam rebound czerwony i na damperze tak samo rebound czerwony i kompresję niebieską na koronie. Dopiero w tym momencie jestem w stanie zacząć ustawiać twarde zawieszenia. Jeśli wyjęliśmy rower z pudełka albo jest to rower, który świeżo kupiliśmy, to musimy sobie przyjąć jakąś wartość bazową, od której będziemy szukać tego idealnego sagu. W przypadku widelca jest to o tyle proste, że większość producentów już podaje na goleń wartość ciśnienia, ile powinniśmy napompować do naszej wagi. Jeżeli nie mamy tej naklejki na widelcu, to prawdopodobnie znajdziemy na stronie producenta taką tabelę. W przypadku dampera takiej tabeli niestety nie znajdziemy, bo w zależności od tego, jaki mamy przy Przełożenie ramy, jaką mamy długość dampera, jaką mamy objętość komory powietrznej, jaki rodzaj mamy puszki, te wartości będą się zmieniały. Dlatego nie ma sensu, żebyśmy pytali kogoś, kto ma inną ramę albo ma inny damper, ile pompujesz pod swoją masę, ponieważ nigdy nie będzie miało to wprost przełożenia pomiędzy ramami, i pomiędzy damperami. Ja, jeżeli chodzi o damper, zaczynam około 200 PSI i od tej wartości sobie dobijam albo schodzę żeby dobrze zmierzyć ile mamy sagu na goleni widelca mamy specjalny o-ring taką po prostu gumkę którą możemy obniżyć i sprawdzić jak bardzo zawieszenie ugnie się kiedy staniemy na rowerze Taką samą gumkę powinniśmy mieć na damperze. Jeżeli takiej gumki nie mamy, ja na przykład tę gumkę zgubiłem przy montażu dampera, to mogę sobie po prostu zacisnąć pasek zaciskowy, tak zwanego zipa i on po prostu zadziała jak taki o-ring, który pokaże mi jak bardzo zawieszenie się ugnie. Kiedy już napompowałem amortyzację pod tą wartość bazową, o której przed chwilą Wam powiedziałem, wtedy mogę przejść do pozycji ataku. Dlatego jestem właśnie przy tutaj pięknej czereśni, bo ona pomoże mi, żebym prawidłowo stanął na rowerze. To co jest ważne, kiedy sprawdzamy Sak w zawieszeniu, to musimy stać na równym. Nie możemy być nachyleni do przodu, nie możemy być nachyleni do tyłu. Ja postarałem się wybrać tutaj na Bay Gardenie najbardziej równe miejsce. Niestety wszędzie jest albo z górki, albo pod górkę. Ale myślę, że tu jest wystarczająco, żeby to sprawdzić. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Staramy się sprawdzać sak. Z całym naszym ekwipunkiem, w którym jeździmy na rowerze, czyli ja nie do końca robię to poprawnie. Powinienem mieć kask, powinienem mieć nerkenduro. dobrze, jakbym miał ochraniacze. Jeżeli mamy cięższe buty, to powinniśmy mieć cięższe buty, tak żeby idealnie przenieść realną naszą wagę podczas jazdy do tego pomiaru, żeby po prostu był jak najbardziej dokładny. Pomiar sagu. Mogę sobie lekko przycisnąć, żeby tam się wszystko wyrównało. Obniżam gumkę na widelcu, obniżam tutaj tego zipa, którego zacisnąłem i bardzo delikatnie schodzę. I wtedy wiem, że o jakąś wartość obniżył mi się widelec i o jakąś wartość ugiął mi się tył. Mam ze sobą centymetr, może być to linika, może być to sufmiarka i sprawdzam po prostu, jak dużo się ugięło. W przypadku widelca jest to 25 mm, w przypadku dampera jest to jakieś 12 mm. Jeżeli chcę uzyskać 25% sagu, po prostu muszę wyciągnąć 25% z pełnej wartości ugięcia zawieszenia. W tym przypadku, kiedy mamy 140 mm pełnego skoku, 25% to będzie... O! 35 mm. Też Wam pomogę troszeczkę, jeżeli będziecie chcieli przeliczyć swój sak. To jest prosta sprawa. Jeżeli chcemy uzyskać 25%, to mnożymy wartość skoku, czyli 140 mm razy 0. 25, wtedy będziemy mieli 25% i jest to 35 mm, czyli w tym momencie, jak mam 25 mm, to mam troszeczkę za dużo powietrza, niż bym chciał. Jeżeli chodzi o damper, w tym przypadku jest tutaj 50 mm skoku na damperze. Dokładny wymiar montażowy tego dampera to jest 210 na 50 jest to damper metryczny i musicie zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Sprawdźcie sobie na stronie producenta, jaki macie skok dampera, bo jeżeli tu byście zmierzyli długość, Cylindra, to by ten wynik was oszukał, ponieważ jest to przerobiony damper starszego typu nametryczny, i długość cylindra nie jest całkowicie wykorzystywana podczas jazdy, tylko jego część, a dokładnie 50 mm. Magda zrobiła dziwne oczy, bo już nie wie o co chodzi. Będziemy mierzyć w takim razie, jeżeli chciałbym mieć 25% sagu z tyłu, to mam 50 mm razy 0,25, to znaczy, że 12,5 mm powinien uginać się tył. Z pomiaru wychodzi, że mam z tyłu 11 mm, czyli też mam za dużo powietrza. Zaczynamy spuszczanie. Ogólnie bardzo Wam polecam mieć dobrą pompkę do amortyzatora z dobrym manometrem, żeby naprawdę precyzyjnie zmierzyć ciśnienie. To, co jest ważne, to żeby pompka miała tak zwane sprzęgło, czyli moment, kiedy dokręcamy do pompki, dokręcamy pompkę do wentyla, jesteśmy w stanie zamknąć obieg amortyzatora w taki sposób, żebyśmy na przykład przy pomiarze twardości, Albo w momencie, kiedy odkręcamy pompkę, nie gubili tego ciśnienia. Ponieważ w przypadku na przykład małego dampera, który ma małą objętość powietrzną, jeżeli będzie nam troszeczkę tego ciśnienia uciekało przy odkręcaniu pompki, to będziemy mieli bardzo mocno zaburzony pomiar. Dobra, spuszczam. Dobrze. Według pompki mam 75 PSI, co ciekawe według tabeli powinienem mieć 80 PSI, czyli jeszcze więcej, ale ciągle nie mam takiego sagu jaki chciałem uzyskać, więc sobie powiedzmy spuszczę pomalutku do 65 PSI. Rzecz, która jest bardzo ważna, szczególnie w przypadku średniej półki cenowej amortyzatorów i wyższej półki cenowej amortyzatorów, to to, że większość tych konstrukcji jest zbudowana z komory pozytywnej i negatywnej i zarówno przy pompowaniu, jak i przy spuszczaniu powietrza bardzo ważne jest, żeby wyrównać ciśnienie w tych komorach ogólnie jeżeli pompujemy amortyzator od zera na przykład taki damper, który ma dwie komory powietrzne, to pompujemy 100 PSI naciskamy, wyrównują się komory pompujemy dalej tak samo w przypadku widelców, które mają dwie komory powietrzne ten akurat widelc ma tylko jedną komorę powietrzną sprężyna negatywna jest tutaj stalowa więc nie ma takiej potrzeby, to powinniśmy mieć pomiar w miarę od razu. Dobrze, poprawiłem ten przód, spuściłem tutaj prawie 10 PSI. Dobra, poprawiam gumkę. Pozycja ataku. O, atakuje. Schodzę. O, widać, że teraz sak jest zdecydowanie większy. Na ile wyliczyliśmy ten sak? Na 35 mm. No i proszę. Spuściłem 10 PSI, mam 35 mm sagu, i ta twardość powinna być prawidłowa dla mnie, podpowiedzmy, jazdy taką trailową. Jak widzicie, różnica pomiędzy tym, co było na tabeli, a tym, co przygotowałem pod siebie w tym widelcu to naprawdę dosyć duża różnica, bo to 15-20 PSI różnicy. To naprawdę sporo. Sprawdzę. Mamy teraz taką całkowitą sprężynkę, ponieważ wszystkie tłumienia mamy rozkręcone. Dobra, spuszczamy tył. W przypadku tyłu trzeba być jeszcze bardziej ostrożnym i spuszczanie powietrza z dampera przez naciskanie po prostu wentyla jest bez sensu, bo wtedy nam ucieka tak dużo powietrza, że będziemy musieli pompować od zera praktycznie. Dobrze, mamy 210 PSI napompowane, spuszczam do 190. Zrobię tutaj taki zabieg, że odkręcę tylko sprzęgło z pompki. Nie odkręcę całej pompki. To jest o tyle ważne, że jeżeli odkręciłem sprzęgło, to znaczy, że przy pomiarze objętość pompki nie będzie brana pod uwagę twardości dampera. Bo jeżeli miał zamkniętą pompkę podłączoną w jeden obieg, to by pomiar był zaburzony, ponieważ byłoby, byłaby sytuacja, jakby damper miał większą objętość komory powietrznej. Jeśli się wyrównałem komory powietrzne, przesuwam zipa. Pozycja ataku, powolutku schodzę i robię pomiar. No powiedzmy, że mam teraz te 12 mm sagu, i to dla tego dampera pod moją trailową jazdę będzie ok. Na szybko dodam Wam jeszcze takie wtrącenie, że w przypadku tego roweru, na którym jeździłem ostatnio bardzo dużo, zarówno ciężkie enduro, jak i trailowe trasy, jak i flow trailer, jak i jumpy. To zdarzało mi się regularnie dopompowywać zawieszenie i regulować tłumienie, ponieważ na hopach potrzebowałem dużo twardsze zawieszenie, ponieważ ustawienie enduro po prostu dobijałem i na wybiciach, i na lądowaniach, a jeżeli miałem za mocno napompowane i wjeżdżałem w ciężki teren, to po prostu rower skakał w każdą stronę i jazda była dużo mniej przyjemna. Więc, jak mówię, nie ma jednego dobrego ustawienia. Kiedy mamy ustawioną już twardość, mamy ustawiony sak. Przechodzimy do ustawienia odbicia. Eee, regulacja odbicia, czyli rebound, reguluje się przeważnie czerwonym pokrętłem, w przypadku manitu niebieskim pokrętłem, i tu jest ważne to, żebyśmy skręcali odbicie do tego momentu, aż koło naciśnięte nie oderwie się do góry. To znaczy, kiedy naciśniemy amortyzator, puścimy szybko, to pod tym odbiciem się sprężyny koło nie powinno podskoczyć. To wtedy będzie znaczyło, że mamy dobrze stłumioną. Stumiany amortyzator. Teraz zobaczcie sobie ujęcie. Koło się podrywa. Jeżeli koło się podrywa, to dokręcamy jeszcze bardziej. Koło się podrywa. Dokręcamy jeszcze bardziej. Tutaj ten zakres jest taki gigantyczny. To w ogóle. O, Koło się nie podrywa. Możemy jeszcze sprawdzić, żeby dojść do tego momentu, kiedy od podrywania przestaje się podrywać. O, tu jeszcze się nie podrywa. O, a tu delikatnie się podnosi. I teraz powiedzmy, że ta granica, kiedy ono nie podskakuje, to jest takie bazowe ustawienie amortyzacji, odbicia, które jest bezpieczne w terenie. I teraz mogę wam powiedzieć, że jeżeli jeździcie. W cięższym terenie, szybko, w trudnym, ciężkim terenie, to polecam Wam jeszcze 2-3 kliknięcia dać więcej. Jeżeli jeździcie bardziej na jumpach, na bike parku to myślę, że takie ustawienie jest już ok. Bo jeżeli stłumimy za bardzo, to okaże się, że będzie nam mocno tłumiło hopy i mniej przyjemnie po prostu będzie się wybijało. Taką samą sytuację mamy z tyłu, również czerwone pokrętło, czyli rebound. Dokręcamy do momentu, aż dociśnięte siodełko nie będzie powodowało odskoczenia tylnego koła. Trochę poskakuję, Dokręcam. Przestaje poskakiwać. I w tym momencie powiedzmy, że mamy bazowo ustawione zawieszenie. Dochodzi do tego trzecia regulacja, czyli kompresji. Mam tutaj kompresję na widelcu, na damperze kompresji nie mam. I teraz powiem Wam coś szczerze, że jak sobie śledzę bardzo często bike checki zawodników to widzę, że w przypadku zjazdu Większość zawodników ma kompresję praktycznie otworzoną zupełnie, ewentualnie na jakieś tam jedno, dwa kliknięcia max. Ogólnie prawda jest taka, że czym bardziej skręcimy sobie kompresję, tym będziemy mieli bardziej zamulony amortyzator i bardziej będziemy dostawać te kopy na ręku. E, oczywiście jeżeli mamy amortyzator, gdzie mamy szybką i wolną kompresję, tam wtedy możemy troszeczkę sobie pokombinować. Ja na przykład w przypadku Foxa e, szybką kompresję troszeczkę sobie dokręcam. Ale o tym opowiem wam już w kolejnym odcinku. I w kolejnym odcinku też opowiem wam o regulacji objętości komory powietrznej, czyli o tak zwanych to tokenach, space volumach, czyli jak regulując objętość komory powietrznej, e możemy wpłynąć na to, czy zawieszenie będzie bardziej progresywne albo bardziej liniowe. Kiedy powinniśmy dokładać te tokeny, a kiedy dołożenie tokenów przełoży się na to, że będzie nam się iść gorzej, bo też takie sytuacje się zdarzają. W przypadku tego widelca i regulacji kompresji, ja to bardziej stosuję jako blokadę na jakichś długich podjazdach. Też w przypadku większości amortyzatorów, raczej ta regulacja kompresji nie występuje w takiej formie. Bardziej właśnie jest ona w formie tak zwanego pedala, czyli takiej platformy, żeby troszeczkę zwolnić wolną kompresję, żeby w momencie, kiedy pedałujemy pod górę, to zawieszenie. Tak nie działało, ale na zjazdy, w większości przypadków, jeżeli mamy dobrze dobrane ciśnienie i dobrze dobrane tokeny, to w zasadzie już nie potrzebujemy korzystać z regulacji kompresji. Tak jak powiedziałem na początku, ten odcinek ma wam pomóc zbudować takie bazowe ustawienie zawieszenia. Będą kolejne odcinki dotyczące zawieszenia. Ja właśnie czekam na nowy rower. Tam będę miał nowe, najwyższe zawieszenie Foxa z regulacjami wolnej, szybkiej kompresji, wolnego, szybkiego odbicia, i tam skupimy się już właśnie. Na takich detalach, jak ustawić zawieszenie pod konkretny teren, jak ustawić zawieszenie pod swoje preferencje, jak ustawić szybką, wolną kompresję, szybkie, wolne odbicie i jak przekłada się to w terenie. No i oczywiście, jak regulujemy objętość komory powietrznej, bo na tym e, też chciałbym się troszeczkę skupić. To by było dzisiaj na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące zawieszenia, to zadajcie je w komentarzach, ja postaram się na wszystko odpowiedzieć. Trzymajcie się, cześć.